Okej, okay, więc gdzie my jesteśmy? Co to za miejsce? O co chodzi? Jesteśmy w kosmosie i mamy pod sobą tylko jeden bloczek, który rzekomo ma działać w ten sposób, że jak go rozwalimy, to się pojawi kolejny. I kolejny, i kolejny, i kolejny, i tak w nieskończoność. Więc kto jest gotowy to zrobić? Bo ja się trochę cykam, szczerze mówiąc. Ja też. Dobra. Ja. Dominika. O! Udało się. I co, Dominika? Postaw. Dominika ma pokazany, że jeden bloczek. Wow, teraz Trello. Nie, Dominika znowu ma. Ja. Ej, ja stop, stop, stop. A ja teraz. Dostałem bloczek? Nie, Dominika dostaje wszystkie Dominika bloczki. Wszystko zbiera. No co to mamy? They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really... Jak się, Dominika, mam pytanie, czy masz te itemy, czy nie masz tych itemów? Mam i w ogóle jeszcze wiesz co dostałam? Kilo. Teraz patrz, mam jeszcze kilo. A za co? Ja też chcę, skoro tak. Co, dostanę kilo też za śmierć? Nie, kolka, no. I co, dostałem, czy nie? Nie dostałem. Ej, co się stało? Mam skrzynkę i kwiatka, mam tulipanka. Ej, a może się rozbudujemy na boki? No to czy... dawaj Dominika, bo ty masz wszystkie bloczki, no dawaj. Słuchajcie, jeżeli wam się serio spodoba, to zostawiajcie łapy w górę, to będziemy kolejne odcinki robić i spróbujemy rozbudować tą wyspę najbardziej jak się da po prostu na normalnym świecie. Tak jest. No to... Nie! To jest tak zarobiste, przepraszam stary, nie chciałem, naprawdę. Naprawdę nie chciałem. Piotrek, co? Spójrz na mnie. No. Dobra, koniec, stary. Koniec, możemy zrobić okay, co dobra. Dobra, to już teraz. Ostatni raz teraz. Nie, nie, nie ostatni. Ja już nie mam ziemi, ale nie mam drewienko. Może zbuduję nam domek? A ile tego drewienka Po co masz? Domek? Na razie rozbudowujmy tą wyspę. 32. Dawajcie, zobaczymy, co tu może się jeszcze trafić w ogóle w tych naszych bloczkach, bo tutaj totalnie ej, może, wy chcecie prezent ode mnie? Ej, co się stało? A co masz? A proszę, jeden prezent i drugi prezent. O, ale po co nam to teraz? Daj mi jeszcze prezent, bo ja nie mam. Ale dobra, trzeba rozbudować, bo jak na razie my nie możemy w ogóle nic wziąć. Ja nie dostaję w ogóle żadnych itemów, słuchajcie. I ja wszystko dostaję, wszystko tak. Dobra, Dominika, rozbudowujemy wyspę. Dominika narzuca prezenty i tak je zgarnia. Dominika, ty musisz rozbudować wyspę jako pierwsza. O, skrzyka. Lecimy dalej, ja dalej kopię tutaj, nie wiem jakby, ale... O! Dynia! Kopu. Ej, to jest fajne, bo ja nigdy nie wiadomo, co wypadnie za chwilę z tego bloczka. Ej, czy cały czas dostajemy klej albo dirt? Ale z kleju? To jest fajne, takie, nie wiesz, co ej, zostaje. Ej, Dominika, popatrz. Co? Dominika, spójrz. Świnka! Mamy świnkę! Co wy gadacie? Mamy teraz dwie świnie na wyspie. Słuchaj, co to miało znaczyć? W sensie, czemu ty mówisz łocho? Dominika, Fiona, to było dobre. Ale to było o tobie, tu chodziło o ciebie przecież. Chodziło o ciebie, oczywiście, jasne. Już. Słuchajcie, co wy na to, żeby tą świnkę zostawić, to będzie nasz przyjaciel świnka. Dobra, który... ale jak ją nazwiemy? Stary, bo to jest bardzo ważne, musisz dobrze nazwać. Mhm. Jędrula. Jędrula? Świnka Jędrula. Czemu Jędrula? No bo nie wiem, bo nie, wiem, no, jak jakieś tak słodziutko ja bym nazwał. No dobra, tak, no to ja, co to przykład... znaczy słodziutko? No jak ci się nie podoba, to wymyślaj. Pigi. Boże, Pigi. Świnka Pigi, albo no Peppa. Dobra. O, skrzynka. Peppa też jest ładnie, Dominika, ale Peppa już jest... Już jest oklepana. Czy ja dostanę tą skrzynkę w ogóle? Dostałem, fajnie. No chyba, że macie... Dobra. Moja propozycja to jest Pigi. Piotrek, jaka jest twoja propozycja na... Moja to Jędrula. Jędrula, okej. Okay. Jędrula, Pigi albo a Dominika, Peppa. Twoja propozycja? No ja mam Peppę, ale jak nie można, ten to Pigi jest lepsza niż Jędrula. Jędrula nie pasuje do świni. Ale żeście teraz to wymyślili, dobra. Ej, Piotrek. Odkładam wszystkie rzeczy, mam tu gdzieś. To jest moja skrzynka jak coś, proszę nie zabierać, proszę nie podkradać. Piotruś. Dominika, ja widzę, że ty tutaj grzebiesz. No zabrałaś. Ziemię, a gdzie świnia ma chodzić? Jak ej, słuchajcie, ziemi? Nie możemy, nie kłócimy się, tak? My tak, musimy tu przetrwać. Okej, dobra. Jesteśmy tu skazani na siebie, jakby nie patrzysz, nie? Ej, no! Dobra, co się ja stało? Już nie, ja nie reaguję już. Nie reaguję po prostu. Co się stało? Bo jemu to sprawia przyjemność. Jędrula! Ej, nie, poczekaj. Nie Jędrula, nie obrażaj. Ale to Jędrula przecież cię zrzucił, nie ja. Tak. Spójrz na niego, no spójrz na niego. Jędrula, mówiłem ci, nie rób takich rzeczy. Nie wolno. Ej, dobra, poczekaj, bo ja mam pomysł. Dominika, musisz wymyślać imię dla świnki. Swoją propozycję. Tak, i widzowie w komentarzach napiszcie, która jest najfajniejsza. Dokładnie, no i widzowie, wy zdecydujecie, czy świnka się będzie nazywała Jędrula. Ale stary, przecież wiadomo, że będzie Jędrula. Ja jestem cały czas za Peppą, skoro tak. Mi się Peppa najbardziej podobała. Piotrek wybiera Jędrula, ja wybieram Pigi, a Dominika wybiera Peppa. Dobra, niech będzie. Albo możemy zrobić tak, jeżeli pojawi się kolejna świnka, to wtedy nazwiemy ją... O! Albo krowa na przykład! O ja, krówka! Ale ta krowa, patrz, to Milka. Patrz, ona nie wie, co się dzieje. Ona jest zdenerwowana strasznie, bo ja ją uderzyłem przez przypadek. Spokojnie! To jest Milka. Milka? Okej, może być Milka.
Mi się podoba. No dobra. Co robimy teraz? Jak wygląda... To jest nasz dom, tak? Ja tutaj kopię, bo jestem ciekaw, co tu się może jeszcze w ogóle trafić w tych bloczkach, słuchajcie. Jak myślicie? Pa Piotrek, jaki zachładny, myślicie, że on tam kopie i kopie. No bo myślicie, że mogą być diamenty na przykład? Dominika, mam pytanie. Tak. Czy ty masz może... drewno? Zrobiłam nam dom. A. Ale mam ten, mam zboże i patrzcie, co jeszcze mam. Patrzcie, co masz? Pokaż, zobacz. Tu już postawiłam, bardzo to było. Kwiatek, tulipan. Ale uważaj, bo jędrola zaraz go zje. O, drewno, dobra. Ej, nie. Co? Drula. Dla mnie to jest jędrula. Uparcie przy swoim. Jędrula. Słuchajcie, myślicie, że może być tutaj diamenty w ogóle? Mogę to drewienko? No ono samo wpada, tak. Aha, jasne. No tak, dasz mi drewienko, proszę, samo. Jakiekolwiek drewienko, proszę, dodaj mi. Drewienko, daj mi, proszę. No. Ej, podoba wam się w ogóle ta mapa? Tak, no. Fajna jest. Fajna, nie? Mi się mega podoba. Tak, zaczęło się od ciasnoty strasznej, dlatego tak wszyscy się lubią. Zaczęło się od jednego lubimy klocka. Się, prawda? Prawda, że się lubimy? Piotrek. Prawda, Zawsze jak tak mówisz, to mam wrażenie, że zaraz nas zrzucisz. Właśnie to robiłem, trela chciałem zrzucić. Ej, musimy chyba zaznaczyć ten pierwotny klocek. No. Zygmunt. Słuchajcie, mamy owieczkę. Wszyscy powstaliśmy Ej, z klocka. Szczerze? Co? Zaczyna mi się podobać jędrula. Ta, widzisz? Jędrula jest takie, wiecie, z charakterem, a nie jakieś tam. Jędrula. Z charakterem, świnia z charakterem. Świnia z charyzmą, o. Milka, o, co ty a co robisz? Trzewka. O, Milka jest fajna dla krótkich, jestem szczęśliwa. Słuchajcie, mamy nasiona arbuza. Możemy posadzić, kto sadzi? A nie mamy wody. O nie, nie mamy wody. Co? Ja mam nasiona dyni. O, ale dynia jest niepotrzebna. Aha. Dynia jest trochę, w sensie nie żeby coś, ale dynia, to po co ci dynia, no? Ty. Ej, ja się boję, że one spadną. Trzeba tutaj też ja zrobić też, jakieś ogrodzenie. Ja się boję strasznie o jędrulę, naprawdę. Najbardziej o jędrulę się boję, bo to jest nasze dziecko, bo on pierwszy. Ale krowa daje chociaż mleko, a świnia? Świnia daje żarcie. O, kurczak! Ej, bo zaraz będziemy mieli coś zwierzyniec tutaj. Dobra, ja ten crafting table przyniosę. No, już ci daję, masz tutaj narzędzia, masz kop sobie. A ja nie wiem, co mamy robić. Musimy na pewno tak, powiększyć wyspę, to jest oczywiste. I zaznaczyć ten pierwotny klocek. Tak, i musimy jeszcze jedną rzecz zrobić. Musimy jeszcze zdecydować się na to, czy mieszkamy razem, czy osobno. Wow. Na takim małym klocku chcesz budować więcej domu? No wiesz, no jak będzie ktoś mi tu przeszkadzał, czy coś, to... No nie, żeby coś, ale mi się podoba mieszkanie. Ja mogę mieszkać w stajni z jędrulą. No dobra, to ty będziesz ze zwierzętami. I to ci smrodziły, ale ty też jesteś w sumie. Żółwiem. Tego się nie spodziewałam. Żółwiem. No to było epickie akurat. Dobra, dawaj mi narzędzia, bo teraz moja kolej. Kurczak, patrzcie na tego kurczaka, on walczy, on w ogóle wiesz, jakby... Jezu, ale nawet nie wiesz, jak mnie korci, żeby tego... On myśli nad swoją Henryka, egzystencją. Henryka co poszło nie stąd. Tak? Henryk, powiedz mi szczerze, szanujesz ty to swoje życie? Robisz coś w tym swoim życiu pożytecznego, czy nie? Ej, powiem tak wam zupełnie szczerze. Ja nie wiem, o co chodzi, ale nie mamy żadnego cobblestone'a, ani nic więcej. Czy tutaj się pojawi kiedykolwiek cobblestone? Na pewno, musi się pojawić. A która ty? Co się stało? Co się stało? Drzewo wyrosło na moim kocach! O Boże, patrzcie, żółw jak pływa! Co się stało w ogóle? Zoba, żółw pływający! Jedziemy z tym koksem! Ej, kolejna świnia! O nie, prawie świnię rozwaliłam! Jędrola numer dwa! Teraz ten pani jędrujolowa. Daj kamienia! Daj kamienia! Piotrek, musisz być cierpliwy. Myślisz? Ej, tych zwierząt już są trzy jędrule. No. Tych zwierząt już jest więcej niż nas. No. O nie. Będą spiskować, trzeba uważać. O, a co to takiego? O, wodę dostałem, słuchajcie. O. Tę wodę, stary. Woda się przyda. Możemy już... Nie. Co to jest? Bedro. Przecież tego co się nie da rozwalić. A nie, czekajcie, timer jest jakiś. 4, 3, 2, będzie jakieś ulepszenie. 1. Co? Stone jest, mamy stone'a. Uuuu. O, ale sztos. Ale będą kilowki. Dawaj, kop. Ej, mamy te zwierzęta też jadro. To trzeba gdzieś zapędzić, ja im muszę zrobić jakiś tutaj te. Dawaj, ja robię tutaj farmę już. Ty masz jeszcze nasiona, Trello? Dałbyś nasionko, a nie patrzcie, kurde. Ej, patrzcie, jak się na mnie patrzy. Mam nasionka dyni, mordo, chcesz? Ej, dałbyś, a no. Da się oznaczyć jędrulę? Proszę, nie, proszę. Trzeba mieć więcej rzeczy. O nie, czekajcie. Ej, węgiel mam. O, węgiel jest spoko. Te świnie są takie same, nie wiemy, który to jędrula. Ja wiem, który to jędrula, to jest jędrula przecież. Co ty nie poznajesz pierwszego dzieciaka? To pierworodny jest, człowieku. Pierworodnego świnia. Nie poznajesz. Jak go nie poznajesz? No ja dobra. O, żelazo, Dominika, żelazo. Dominika, proponuję ci, żebyś zrobiła piecyk, bo zaraz będziemy tutaj smażyć trochę żelaza. Będzie grill?
Będziemy robić grilla, no. Pierwszy grill w nowym domu, bo ej, one co? Mi przeszkadzają. Co? Co? Ej, spójrzcie tutaj, proszę. Idę. Co? Ło, co to jest? Co to jest? Za monster? Krowa! Mucho krowa! Ej, ona Muchomoro krowa. Ona daje mleko, słuchajcie. Przepraszam, pani krowa, czy pani coś, nie wiem, by ona dała innego niż mleko? A ja wiem chyba, co można z nią robić. Słuchajcie, patrzcie. Robi się miseczkę i chyba do miseczki można zrobić zupę grzybową. Tak! Mamy nieskończoność żarcia! Ona jest, ona tyle leczy, ona z 4 te leczy. Sztos, trzymaj Dominika. Ej, zbudujmy może zagrodę dla świn, bo świnie przeszkadzają nam w domu. Dobrze. Ej, powiem wam, że naprawdę fajna jest ta mapa. Zostawiajcie łapę w górę, ja bym chętnie pograł. Ja bym chętnie robił coraz to kolejne odcinki z tego. Co się robiło płot? Kto płot? No, z patyków. Ej, ale co to jest? Co to był? Grawel spada. Jak się upadało? Ja nie mogę tego kurde zrobić. Dawaj mi drewno. Ja tym żem zrobię do wojska. Dominika, gdzie ty uciekłaś? Ja robię drugie piętro na górze będzie... Ile chcesz tego? Chłopie, ile żem chcesz ej, tego? Ej, co tu się dzieje? Czemu tu jest tyle tych krów, świni, proszę, wszystkiego? Proszę, proszę, bierz i rób. Za dużo. Bierz i rób, ja tu kopię. Powiedz mi, jak to zrobiłeś, Piotrek. A, ja nie pamiętam. No czemu mi nie chcesz powiedzieć? No bo mi. Musisz... O! Nie! Pasowan gnoju! Ale było blisko. Uwaga. I słuchajcie, zaraz będziemy mieli żelazne rzeczy. Ej, ale tu szybko idzie. Jak szybko kopiemy. No bo ja też kopię. Ale to można we dwójkę na raz? Jakby to zwiększa no, szybkość? No, zobacz jak szybko idzie. Ale kozak. Dawaj, lecimy. No. Pająk. Dobra, wiecie co? Chyba musimy miecze zrobić. Dobra, ja idę zrobić miecz, bo naprawdę się przyda. Ja mam... Proszę bardzo. Żelazny kilof, moi mili. Żelazny kilof. Więc teraz, jeżeli jakieś diamenty będą, to już możemy sobie je wykopać, to spokojnie. Kiedy one będą w ogóle? Ej, a może spróbujemy w dół zjechać? Da się? Nie, nie da się. Nie, schody tylko. Ej, nie. Wiecie, można, co można zrobić koniecznie? Piętro. Co? Drzwi od domu, bo mi te zwierzęta przeszkadzają. Milka, wariacie, gdzie tu? Creeper! Creeper! Ej! Nie! Nie! Jędrula! Nie! Nie! Jędrula spadł? Jędrula umarł! Nie. Ej, nie! Kolejna świnka, nie! Kolejna świnka, Dominika! O nie! Dwie świnki straciliśmy! Jędrula, gdzie jest? Jędrula umarł! Ej, dobra, słuchajcie. Zróbmy ogrodzenie dla zwierząt i z daleka stąd powiększmy tą wyspę. Tak, syn. No. Nasz syn. Trzeba je wszystkie. Dobrze, że krowa na mnie spadła, ta czerwona. A ty, Trello, straciłeś wszystkie płotki? Wszystko straciłem. To przez ten czas, kiedy robiłeś... Tyle, żeś zużył tych płotków tylko. Miałeś no. 26. Ja pierdzielę. Dobra, trudno się mówić. Jędrula, ale dobra, została jędrula 3. Słuchajcie, dobra, trzeba powiększać tą wyspę, bo tu jest tak niebezpiecznie. Już, teraz nam zwierzaczki nie wejdą do domku. Ale co z tego, że nie wejdą do domku, jak zaraz creeper kolejny będzie i wiesz, i wybuchnie i wszystko. Kawał drzwi. No ale ej, przynajmniej fajny domek. W domu ich nie ma. Fajny domek zrobiłeś, Dominika. Ej, naprawdę zostały nam tylko... Co jest? Gdzie są nasze zwierzęta wszystkie? A, na górze. Na to! Dominika, nasze zwierzęta są na górze. Na domku. Co? Na domku są. Nie! A ej, co zróbmy płotki może tutaj obok domku, co? Tu. A gdzie jest moje żelazo, przepraszam? A nie wiem. Ja nie co brałam. Co zrobił z tego żelaza? A, tu mieczyk. Jest żelazo. Dobra. Mieczyk. No, będę cię bronił. Mieczysława zrobię. Ej, Mieczysława? To jest kobieta Mieczysława, czy to jest Mieczysław, odmieniony Mieczysława? Żyje go. Co? To jest Mieczysława, to jest i kobieta, i że poszedłeś do Mieczysława, w sensie do pana, to też jest on. Ale lecimy, kurde, co tu się dzieje? My zaraz kolejny poziom pewnie nabijemy. O nie! Trello! Uderzyłeś krowę! Biedna krowka, dawaj mi mleczko. Daj mleczko. O. Przepraszam, dziękuję. Ej, Dominika, nie wiem czy wiesz, ale te zwierzęta i tak wchodzą przez okno. Dominika, ty zrobiłaś drzwi, a tu jest okno gigantyczne, przez które one mogą wejść. No powiem ci, Dominika, że tutaj te drzwi, dobrze, że te drzwi są wstawione. Ej, bo nie ma już drewna, nie mam jak zrobić więcej domu. No to zaraz będzie, może cobblestone teraz. Ej, ja mam nadzieję, że zaraz będzie upgrade, bo ja chciałbym jeszcze w tym odcinku słuchać, żeby był kolejny upgrade. Chcę kolejny upgrade i zobaczyć, co będzie po kolejnym upgrade'u. Czy będą diamenty? Druga czerwona krowa. Ej, to można je rozmnażać teraz. Tylko, no. nie mamy jeszcze zboża. No. A Henryk jajko złożył, Piotrek. Henryk dzieciaka spłodził. Próbuję zrobić tak, żeby nam zwierzęta nie wchodziły do domu. Dominika, Henryk spłodził dzieciaka sam. To mnie naprawdę aż tak przeszkadza, że Jędrula chce sobie... A, Jędrula nie żyje. O Boże, wspomniałem o martwym. Wspomniałem o martwym. O nie, wspomniałem o martwym. Ty bezczelny dziadu, ty. No co, no bo przykro... Creeper! Nie! Pasza won! Poza wyspę! Już! Jest! Uff, ale było blisko! A few moments later. Nie! Wszyscy żyją? Tak. Nie wszyscy. Zobaczcie, co mam!
Patrzcie na to. O nie. Nie wszyscy nie. przeżyli. Ej, chyba krow... Tak, słuchajcie. Ta krówka zginęła, jej partner. Ej, dobra. Czy mamy więcej tirta? Czy możemy teraz powiększyć tą wyspę już? Nieważne czym. Jakimś cobblestone'em, jakimś nawet granitem. Dobra, trzeba zrobić zagrodę dla zwierząt. No, trzeba zrobić zagrodę dla zwierząt, to, właśnie. To ja robię tu obok domu będzie zagroda i ja tutaj już A tutaj może być? Granit. Może być tutaj? Mogą one być na takim białym kamieniu? Mogą. Podoba się? Tylko, że nie będą miały co jeść. To jest ale co one będą? Kamień jadły? To właśnie. Piotrek, co ty chcesz je zagłodzić na śmierć? Nasze no bo tam będzie stajnie, no. Dominika, weź ty mu coś tak. powiedz, weź tylko, bo ale ja nie co? Wiem. No bo co one będą, kurde... Dejże, no spokój, Boże, no krowa wchodzi do domu. Kamień dobra, będą jeszcze wejdzie, ty, bo niebezpiecznie tam na dworze, to wchodzi, no. Nie, co ci, mućki się boisz, co? Piotrek, ziemię. Nie stać mnie na ziemię, człowieku, ziemia jest droga w tych czasach. No jak droga? Chodź, ja ci pokażę. Chodź, ja już mam, ja już zrobiłem. Chodźcie tu do mnie. O, tak, patrzcie, co wujek wymyślił. O nie, zabrakło. Czekajcie, jaki wasz wujek jest mądry. Tak, będziecie jeść gruz. Jędrula jest zachwycony, ja jestem pewien. O, proszę bardzo. Zapraszam wszystkie mućki do obory. Idź do obery. No co ty się nie słuchasz w ogóle? Idź do obory. Wlazła. Dobra, ale pozostałe jeszcze. Świnia. Chodź tu. Idź do obory. Już to jest do obory. To jest twój ojciec, masz. Ale to było straszne, Trello. To było takie straszne. Jak mogłeś rzucić mu ojca, Marten? Zwłoki ojca, kurde, pod nogi. Jak ty pchasz tę krowę? No jak? Ale zobaczcie, im jest tam dobrze, bo one się nie ruszają stamtąd. Ten kamień jest cieplutki. No co, jest. Skoro tam stoją, to jest. Co ty z nim zrobiłeś, że on jest cieplutki? A nieważne, ty już... To jest moja w tym sprawa, zmoczył. W tym moja głowa, nie? Zmoczył. Ej, nie wychodź. Mućka, do zagrody już. Raz. Ej, bo tu kolejna jest muczka. Owca jest. No mućki. Louisiana, chodź. Ej, bo one wychodzą. Idź, Chicken, Dobra, jest. Widziałem to, Dominika. Widziałem. Nic nie ma. Co tam się, co zrobiła? Chciałam ją popchnąć. Zabiła? To zabiłaś Louisianę? Ej, my zaraz przegramy na mapie, na której jedyne o co chodzi to, żeby kopać jeden blok. To jest wszystko, co my mamy robić. Kopać blok. Ej, gdzie jest melon? Melona też straciliśmy. Dawaj, Dominika, spróbujmy to zaupgrade'ować tutaj. Dobra. O, kolejna skrzynka. Dobra, jedziemy. O, pajok, trelo, pajok. Gdzie twój ojciec? Pajok psychol. Gdzie twój ojciec, Ustaw? Tego się nie je. Zostaw. Hello. Mówisz? Co ty obcujesz tam ze zwierzętami? Ty przyjaciół szukasz, czy co? No żółwiem jest w końcu, nie? Co on ci zrobił? My ci znajdziemy jakiegoś żółwia. Który ci to zrobił? Co ci kto? Znajdziemy co ktoś zrobił? Aaaa, nie! Nie! Dominika. To creeper. Dominika, weź mój miecz. Tak tylko creepery. O, kolejna skrzynka. O, loot mamy! Mamy loot! Możemy zrobić nieskończone źródełko! Jest! Mamy nieskończone źródełko! Jezus! Ej, dobra, czemu tu serduszka lecą cały czas? Nie wiem. Z tej skrzynki. Nie wiem, ale ja sobie zjadam jedzonko, okej. Okay. O! Jest upgrade! Udało się! 20 sekund, słuchajcie, czekamy. Dobra, i słuchajcie, teraz zobaczymy, czy będzie coś lepszego niż to. Jak widzicie, zrobiliśmy dzisiaj odcinek, już mamy farmę, znaczy mamy zwierzotka, mamy domek. I uwaga, kolejny poziom, zobaczmy, co to będzie. Co tu będzie? Co to jest? Uwaga! Cobblestone. To... Co to... Czemu to jest szare i wypada z tego dir? No. Co jest? Śnieg? Wow. O co chodzi? To taki upgrade sam po prostu... Mamy śnieżki! Dominika, a ty masz śnieżki? Tak, mam ich mnóstwo. Dobra, wygląda na to, słuchajcie, że tylko i wyłącznie śnieg dostaliśmy w tym upgrade'zie. Mam nadzieję, że w następnych będzie coś lepszego, bo jeszcze nie mogę doczekać diamentów. A póki co, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, pa pa! Pa, pa. No, pożegnajcie się. No. Pa, pa. Cześć widzowie, do zobaczenia następnym razem. Łapka w górę. Cześć.